Zaraz po Outer Range, które było dla mnie takim westernowym Twin Peaks, Amazon ponownie sięgnął po koncept sci-fi, żeby przytoczyć historię normalną, ale opowiedzieć ją w sposób niekoniecznie taki zwyczajny. Przedstawić zwyczajne relacje w sposób nadzwyczajny właśnie dzięki temu konceptowi, który sprawia, że dla niektórych ta historia jest zbyt wolna, że to taki slow burner, więc sprawdziłam, jak to się ma. Oto dostajemy opowieść o starszym małżeństwie. On coraz więcej zapomina, głową jest gdzieś indziej, nie pamięta o tym, że miał ją odebrać od lekarza, coś zaprząta mu cały czas myśli, natomiast ona, jej stan zdrowia znacznie się pogarsza i trudno powiedzieć, czy to już ten wiek, czy po prostu depresja, która tak na nią wpływa, bowiem trauma odcisnęła poważne piętno na tym małżeństwie. Małżeństwie, które łączy coś więcej niż tylko miłość, czy tylko ten staż małżeństwa, bowiem w ich przydomowej szopie znajduje się portal. Portal, który zabiera ich do gwiazd i dosłownie tak głosi deska, która jest przybita ponad wejściem do tego portalu, tajemniczego portalu, o którym nie wiemy zbyt wiele i odkrywamy tę historię. Ale to nie wszystko. Tutaj dzieje się coś więcej niż tylko mamy prezentację zwyczajnych relacji, bowiem do ich życia, do życia tej pary, tego starszego małżeństwa wkracza młody chłopak. Młody chłopak, który pojawia się tam właśnie za sprawą tego portalu. Portalu, który wydawałoby się nie może nikogo przetransportować, a na pewno nie człowieka. I wówczas wszystko wywraca się do góry nogami. Ja mam na imię Ola, a to jest recenzja serialu Night Sky, Nocne Niebo, który można oglądać w serwisie Amazon Prime Video. I w tym serialu występuje Piotr Adamczyk. Pojawia się bodajże w 4 odcinkach i muszę przyznać, że jego rola może nie jest jakaś kluczowa, ale na pewno ważna. Ważna dla rozwoju fabuły i ważna dla przeciwwagi właśnie do tego, co tam się dzieje. W tej recenzji nie będzie spoilerów, bo nie chcę zdradzać zakończenia, chociaż uważam, że można by było bardzo dużo o nim powiedzieć właśnie pod kątem drugiego sezonu, który mam nadzieję, że się pojawi, ale chciałabym się skoncentrować na nieco innych kwestiach. Na tym właśnie, w jaki sposób zaprezentowane są te relacje, jak do tego wszystkiego ma się sci-fi i dla mnie to jest trochę slow burner, to historia, która wolno się rozwija, ale ja ją chłonęłam. Dla mnie było to coś fascynującego, coś zwyczajnego, przedstawionego właśnie w nadzwyczajny sposób, gdzie wszystko się dobrze ze sobą zgrywa. Są oczywiście małe mankamenty, ale to jak ten świat jest zaprezentowany, to jak aktorzy wcielają się w rolę głównych bohaterów, jest naprawdę fantastyczne. Dla mnie Nocne Niebo to nie sci-fi przede wszystkim. To przede wszystkim historia o relacji. O relacji dwójki osób, które są ze sobą pomimo wszystko i na których życiu trauma odcisnęła wielkie piętno. Oni prowadzą zwyczajne życie, zwyczajne konwersacje, wplatają małe, magiczne elementy do tego życia. Na przykład tańczą do swojej ulubionej piosenki, chociaż dawno tego nie robili, ale tak naprawdę ich życie nie jest takie zwyczajne, bo odkryli gwiazdy w swoim ogródku, w przydomowej szopie, przez przypadek, gdy wydawało się, że ich świat już po prostu się zawalił. Nie będę się tutaj zagłębiać w szczegóły, bo to ważny element i duży spoiler, ale to małżeństwo przeżywa wzloty i upadki. Franklin zapomina coraz więcej, Irene je coraz mniej i mizernieje w oczach i martwią się o siebie, próbują na ten temat rozmawiać, ale Irene wszystko zbywa machnięciem ręki. No i wtedy właśnie do ich życia wkracza Jude, czyli ten chłopak, który przybywa do nich z tego tajemniczego portalu. Nie wiadomo, jak się tam pojawił, skąd się wziął i jak przetrwał w tych kosmicznych warunkach. I można zażartować, że może nie jest człowiekiem, ale to nie tego typu historia. Chociaż wydaje mi się, mogę tylko trochę napomknąć, że drugi sezon będzie znacznie bardziej przesunięty w kierunku sci-fi niż właśnie ten pierwszy wprowadzający. Mam nadzieję, że ten drugi się pojawi. I gdy Jude wkracza do ich życia, wszystko się zmienia. Nie zmienia się pod względem jakiejś magicznej siły, ale mamy tu intruza. Oni byli sami przez tyle lat. Dzielili życie, dzielili ten dom. Franklin troszczył się o Irene, odwoził ją do lekarza, organizował posiłki, wszędzie
woził na wózku po wypadku, do jakiego doszło w domu, po którym zaczęła bać się chodzić o własnych siłach, więc właściwie była zależna od Franklina i to mu pasowało, podobało mu się to, że przydaje się na coś swojej żonie, mimo tego, że już nie jest w kwiecie wieku. Natomiast Irene zaczyna się zmieniać pod wpływem Juda, znajduje ten sens życia, zaczyna troszczyć się o niego, najpierw go leczy, przynosi mu miksturę, żeby postawić go na nogi, bo męczy go gorączka, bo znajduje na nim ślady krwi, jak się okazuje, to nie jego krew, ale mimo wszystko, poza tymi silnymi emocjami, które nim targają, jest jeszcze choroba, która go męczy, właśnie być może przez tę podróż między portalami, więc gdy Franklin dostrzega, że Irene ulega zmianie pod wpływem Juda, a nie pod wpływem jego, który tak bardzo się o nią troszczył, a mimo wszystko nie był w stanie wyprowadzić jej z tego depresyjnego stanu, jest zazdrosny i on ogólnie jest takim gburowatym typem, nie bardzo, bardzo, ale jego relacje z innymi ludźmi są bardzo słabe. On odciął się właściwie od wszystkich przyjaciół, spochmurniał, źle reaguje na jakiekolwiek towarzystwo, na przykład na Byrona, ich sąsiada, swoją drogą słusznie, że źle na niego reaguje, bo Byron coś tam knuje, ale ma też dobre zamiary, na przykład kosi im trawę, no tak powiedzmy dobre zamiary, bo coś za tym stoi, ale Franklin teoretycznie nie musi o tym wiedzieć, a od razu reaguje gburowato, w przeciwieństwie do jego żony Irene, która jest taką dobrą duszą, zresztą była nauczycielką i co nauczycielką z powołania, co widać po niej, po jej zachowaniu, Franklin jest jej przeciwieństwem i jeszcze bardziej się to pogłębia, gdy Jude wkracza do ich życia, gdy Franklin nie jest już na piedestale, gdy Irene zaczyna jeździć samochodem, gdy schodzi z wózka, gdy po prostu zaczyna go nie potrzebować. I im lepiej czuje się Irene, im więcej je, im więcej zaczyna wychodzić z domu, im więcej jest w niej energii, tym z Franklina ona ulatuje, tym staje się bardziej wycofany, zamknięty w sobie, nie chce rozmawiać o tym, co go męczy. Jeszcze, żeby tego było mało, mamy tutaj świetny dobór aktorów, bo w rolę Franklina wciela się J.K. Simmons, a w rolę Irene Sissy Spacek. I czuć między nimi tę chemię, czuć między nimi nić porozumienia, to jakby faktycznie byli ze sobą od lat, jakby faktycznie przeżyli mnóstwo wzlotów i upadków. Zresztą Irene często mówi, tak pobłażliwie oczywiście, trochę zbywa to machnięciem ręki, że małżeństwo to wzloty i upadki, ale gdzieś tam ta zadra jest, gdzieś tam ta zadra u nich zostaje i to jest świetnie zaprezentowane na ekranie. No i można powiedzieć, że przez to, że mamy prezentację relacji, właściwie przez 8 odcinków, ta relacja oczywiście się zmienia, ale jednak jest to zwyczajna relacja, no to Night Sky jest slow burnerem. Jest serialem, który wolno się rozwija, wolno prowadzi nas do celu, ale mamy też drugą oś, która dzieje się równolegle, powiedzmy. I tam mamy kolejną relację matki z córką, matki z nastolatką, nastolatką odciętą od świata, nastolatką, która musi się zajmować lamami i alpakami i mieszkają na odludziu i nie ma przyjaciół, a dodatkowo matka ciągle zaciąga ją do kaplicy, która jest na ich podwórku, gdzie ma się modlić i dziękować Bogu za to wszystko, co mają, ale ona nie jest szczęśliwa, nie uważa tego wszystkiego za błogosławieństwo, a tym błogosławieństwem dla matki jest to, że również mają ten portal, który mieści się właśnie w kaplicy. Można się spodziewać, że te dwie osie się połączą. To żadne zaskoczenie, ale mimo wszystko sposób, w jaki to jest zrobione, działa dobrze, działa dynamicznie i gdy mamy za dużo relacji, kamera przenosi nas właśnie tam, do tej drugiej osi czasu, gdzie dzieje się więcej złego. Albo mamy więcej na temat Juda, który ma w sobie taki tajemniczy vibe, który jest intruzem, jest outsiderem, mocno nie pasuje do tego wszystkiego, nie tylko przez to, że wychował się gdzieś indziej i nie wie, co to sznycel, nie wie, jak się zachować w towarzystwie, jak płacić, co to właściwie piwo, to wszystko jest dla niego obce. To wpływa na wytrącanie nas z tego powolnego rytmu. I twórcy świetnie operują właśnie na tym poziomie dynamiki. Gdy jest stagnacja, nagle mamy podniesienie ciśnienia, ale tak delikatnie. Nie mamy takich skoków i spadków, które dobrze nie działają na seans. I
właśnie w kontekście tego drugiego wątku argentyńskiego relacji matki z nastolatką pojawia się Piotr Adamczyk, który, nie będzie to żaden spoiler, bo nawet po zwiastunie można to wykminić, gra tutaj gangusa i to takiego gangusa z krwi i kości. Pojawia się bodajże w 4 odcinkach, tak jak wcześniej wspominałam, i radzi sobie dobrze. Zwłaszcza podobała mi się jego rola w odcinku finałowym, gdzie ta jego mroczna natura, ta w sumie nieco psychopatyczna, albo nawet bardzo, natura się ujawnia. Jego bohatera, w którego rolę się wciela. I naprawdę dobrze gra mimiką, grymasem, dobrze tym chłodem, który jest właśnie przerywany, poprzecinany tym, że on nie kontroluje siebie i przez to jest w nim tyle zła. No i tak jak wspomniałam, jest dobrą przeciwwagą dla tych miłych i nieco mniej miłych, ale nadal rodzinnych relacji, które się tutaj pojawiają. Mamy jeszcze wnuczkę Denise, która od czasu do czasu coraz częściej zaczyna się pojawiać w domu Yorków, czyli Irene i Franklina, i która zaczyna w tym wszystkim odgrywać coraz większą rolę. Ona też jest pogubiona, ona boi się, że to, co wydarzyło się w przeszłości, wpłynie na nią znacznie bardziej i zboczy na ścieżkę tą bardziej mroczną, na którą nie chce zboczyć. Więc znowu, rozwój postaci, która dużo przeżyła mimo młodego wieku i poszukuje siebie. Także Night Sky pod tym względem działa naprawdę fantastycznie i rozumiem doskonale, jeżeli niektórzy stwierdzą, że to zbyt wolne, że znowu relacje, ale dla mnie to naprawdę kawał dobrej roboty, która jest podkreślona tym, jak ten serial wygląda, bo on działa też na płaszczyźnie wizualnej. Poza tym, że mamy tutaj naprawdę piękne kadry, które przedstawiają te sceny kosmiczne, gdy Irene i Franklin udają się do gwiazd, to jeszcze mamy ciągle takie ciepłe światło, zwłaszcza gdy jest prezentacja domu Yorków. Ciepłe światło, miękkie cienie, nie za wiele ostrości i to podkreśla tę relację, to jak ta dwójka się do siebie odnosi. Trochę więcej kontrastów pojawia się, gdy mamy prezentację tej drugiej osi, znacznie więcej, gdy na arenę, na scenę wkracza Adamczyk, ale nadal to tak jak z dynamiką, to nie jest przesadzone, to nie jest tak, że nagle mamy tak bardzo, bardzo dużo kontrastu, ostre, jaskrawe cienie. Nie, nic z tych rzeczy. Wszystko jest wygładzone i te przejścia też są naturalne. Można by pomyśleć, że w ten sposób zapomnimy o tym wątku science fiction, ale nie, on cały czas daje o sobie znać. Na początku stopniowo, gdy Byron szwenda się po posesji Yorków i stara się odkryć, gdzie też Franklin wozi Irene w środku nocy, co oni mają w tej szopie. Później, gdy relacje ulegają zmianie, gdy Byron zbliża się do Yorków, później ta druga oś czasu, ona też naznaczona tym wątkiem science fiction, ale w znacznie inny sposób, ze znacznie innych pobudek. On cały czas gdzieś tam przebąkuje w małych przedmiotach, w magicznej kuli, która powoduje rzeczy niespotykane, niesłychane i na pierwszy rzut oka wydaje się, że po prostu rozsadza przedmioty, ale to nie jest tak do końca prawda. Wreszcie sam mechanizm, jak działają te portale, więc to wszystko gdzieś tam jest. Gdzieś tam się przebija między tymi relacjami, co moim zdaniem świetnie działa, bo tak jak wcześniej wspominałam, Night Sky to tak do końca nie jest science fiction, to tylko wykorzystuje ten koncept, żeby zwyczajne relacje były nieco mniej zwyczajne, chociaż nie, one nie są zwyczajne nawet tak po prostu, bo w dzisiejszych czasach ze świecą szukać takich normalnych relacji. I ja oglądając Night Sky czułam się trochę jak w czasie rozgrywki Outer Wilds. Mówię trochę, bo mamy tutaj możliwość odkrywania tego świata stopniowo, powoli, właściwie w swoim tempie. Twórcy nie narzucają tutaj szalonego tempa, szalonej prędkości i wszystko nam gdzieś śmiga, ucieka, trzeba cofać, wracać. Nie, tutaj wydaje się nawet czasami, że niczego nowego się nie dowiadujemy, że fabuła wcale nie została pchnięta do przodu, a jednak mamy tu małe elementy, które później zyskają na znaczeniu i to może nawet ze zdwojoną siłą, to oczywiście zależy od tego, jak odbierzecie ten serial. Oczywiście wielu rzeczy można się domyślić, w jaki sposób te dwie osie czasu zostaną
powiązane ze sobą. Można przewidzieć rozwój wydarzeń między relacjami, czy matka-córka, do czego to wszystko prowadzi, kim oni są. Można przewidzieć, jak Franklin będzie się zapatrywał na Juda, ale to nie psuje zabawy, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę zakończenie. Zakończenie, które z jednej strony było dla mnie przewidywalne, ale z drugiej same końcowe sceny już nie. I nie spodziewałam się, że to wszystko, być może w drugim sezonie, będzie podążało w kierunku znacznie mocniejszego science fiction. I jeszcze warto obejrzeć do końca dla pięknych kadrów, które pojawiają się w zakończeniu, ale nie będę tutaj spoilerować. Był to dla mnie bardzo angażujący seans, przyjemny dla oka i taki miły, miły, pomimo tego, że mamy tutaj też te złe momenty, złe w znaczeniu, że dzieje się krzywda, ale jednak nie ma tego aż tyle, żeby ta czara goryczy została przelana. Także ja zdecydowanie polecam serial Nocne Niebo. Oceniłabym go na 8 na 10 z potencjałem, bo drugi sezon zapowiada się dobrze. Naprawdę mam wielką nadzieję, że się pojawi, ale wydaje mi się, że na Amazona akurat w tym kontekście można liczyć. I pamiętajcie, uważajcie tam na siebie, jeżeli znajdziecie jakiś dziwny bunkier i portal. Portal prowadzący do innej rzeczywistości. Dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się, cześć!